Cześć, witajcie. To podcast Zombie vs. Zwierz. Mamy dla Was mnóstwo fajnych tematów w tym tygodniu, a dokładniej dwa. Ale zacznijmy od tego, że byliśmy na Comic-Conie w Warszawie, a dokładniej w Nadarzynie, czyli miejscowości bardzo blisko, albo jak niektórzy doświadczyli na własnej skórze, tak umiarkowanie blisko Warszawy. Pawle, jak się bawiłeś? Bawiłem się dobrze. To był mój pierwszy Comic-Con warszawski, bo na tym poprzednim nie byłem. I Warsaw Comic Con ma miejsce w kompleksie budynków, który nazywa się Ptak Expo. I to nie jest centrum Warszawy, powiedzmy delikatnie. To jest poza Warszawą i to jest według mnie największe wyzwanie dotyczące tej imprezy. Nie chcę mówić wada, bo mylnie może uważać ten, kto sądzi, że ktoś zdecydował, że to jest najlepsze miejsce do ekranizacji. O czym ja w ogóle mówię? Do ulokowania takiej imprezy. Trzeba wiedzieć o tym, bo część z was, słuchaczy, może nie wiedzieć, że warszawski Comic Con istnieje tylko dlatego, że Ptak Expo go organizuje. To nie jest tak, że oni sobie wybrali takie miejsce, a mogli zorganizować go w centrum Warszawy. Gdyby nie było go tam, to by go w ogóle nie było. Więc jakby to nie ma co narzekać, że mogło być tam gdzie indziej. To znaczy ogólnie powiedzmy sobie szczerze, organizatorem Comic-Conu w Warszawie jest Ptak Expo. W związku z tym odbywa się on w Ptak Expo. To jest po prostu tak, że jest to olbrzymi kompleks przeznaczony na organizowanie spotkań, konferencji i takich dużych imprez. I tam ciągle się coś musi dziać, żeby to się opłacało. Jedną z tych imprez jest właśnie Comic-Con. Tak, i jeżeli chodzi o to miejsce, to mnie to miejsce się bardzo podoba. W sensie obiektu, a nie jego lokalizacji, czy tam sposobu dotarcia do niego. Nie wiem, jak ty to oceniasz, ale bardzo fajne to jest i w ogóle miło było wejść na teren tak wielkiej imprezy i nie poczuć, że jestem na tej imprezie, w sensie nozdrzy. To znaczy, mimo dość dużej ilości ludzi tam w środku, było bardzo, że tak powiem, przewiewnie i tak nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Jak zamkniesz dużo ludzi w zamkniętej przestrzeni, no to w pewnym momencie, po jednym, dwóch dniach zaczyna być to odczuwalne, powiedzmy sobie szczerze. Tak niestety się zdarza. Tu było okej, więc nie wiem, czy tam jest wentylacja jakaś super zrobiona, ale jakby jeżeli o to chodzi, było bardzo wygodnie. Szerokie są te przejścia, więc nie było większego problemu w dostaniu się z punktu A do punktu B. Było niewiele takich wąskich gardeł, takich miejsc, gdzie faktycznie trzeba było, wiesz, zwolnić kroku, żeby przejść jakiś tam fragment, bo akurat tam się ludzie ściskali. Sama ta przestrzeń, w której konwent się odbywał, była dla mnie bardzo fajna, bardzo mi się podobała. No jedyny problem był taki, że faktycznie najlepiej mieć samochód albo kogoś z samochodem, no bo w innym wypadku albo trzeba bulić sporo kasy na Ubera, albo czy jakiś tam, nie wiem, co tam jeszcze dojeżdża, albo jechać komunikacją miejską, która w przypadku takiej dużej imprezy, no powiedzmy sobie szczerze, jest ciasnawa. Chociaż to ty miałeś doświadczenia z jazdą komunikacją, więc może ty się nimi podziel. To znaczy, no problemem jest to, że oczywiście jest nie ten darmowy autobus, który ma dowozić ludzi na konwent i mam wrażenie, że no niestety taki autobus nie jest w stanie obsłużyć takiej imprezy, zwłaszcza w przypadku, kiedy większość uczestników to młodzi ludzie, którzy nie mają prawa jazdy albo nie chcą jechać samochodem. No i istotnie można byłoby tutaj wytknąć, że mogłoby być tych autobusów więcej. Natomiast jest jeszcze komunikacja miejska. Z komunikacją miejską jest taki problem, że ona bardzo fajnie działa. Ja tam byłam i w weekend, i w ciągu tygodnia. W ciągu tygodnia nie było żadnego problemu z dotarciem na imprezę i komunikacja miejska działa bardzo sprawnie, co pół godziny odjeżdżał autobus. Problem polega na tym, że w weekend niestety te autobusy, które są miejsko-podmiejskie, działają na takiej zasadzie, że są co godzinę i można niestety trafić pomiędzy dwa autobusy, co mi się zdarzyło, gdzie straciłam 40 minut stojąc na przystanku. Prawda jest taka, że to jest największy problem z Nadarzynem, że on nie jest w Warszawie sensu stricto, tylko jest w następnej gminie. No i o ile jeszcze podejrzewam, że ZTM można byłoby się jakoś dogadać, to dogadać się z ZTM i z Nadarzynem, który chyba jest w jakiś sposób odpowiedzialny za to połączenie, kiedy ono zaczyna być na terenie ich gminy, to już jest dużo trudniejsze. To jest właśnie, no niestety ten problem, że nam się wydaje, że niektóre rzeczy da się załatwić, a niekoniecznie się da załatwić. Osobiście powiem szczerze, że ja jakby ani razu tam nie utknęłam w sposób taki, że wydawało się, że już nigdy nie wrócę do domu. Ale myślę, że na przykład jeśli jesteście mieszkańcami Warszawy, to można byłoby przyjąć taką perspektywę, że to może jest tak, no tak jak jeździć na konwent, tak? No to jesteście przygotowani na to, że różne rzeczy mogą się wydarzyć w podróży, no i tutaj możecie też sobie tak pomyśleć, że jedziecie na konwent, mimo że nocujecie we własnym łóżku. Natomiast ja chciałabym rzeczywiście powiedzieć jeszcze jedną pozytywną rzecz o tym miejscu, w którym to się działo. Bo to jest po pierwsze miejsce, które ma olbrzymie możliwości rozwoju. Tam Comic Con zajmował dwie hale i w tych dwóch halach dałoby się zmieścić jeszcze więcej atrakcji.
atrakcji, co jest fajne, dlatego, bo nie ma nic gorszego niż wtedy, kiedy impreza zaczyna się słabo mieścić w swoim budynku. Zgadzam się z tobą, było w środku ciepło, ale nie za ciepło, było miejsce, ale nie było tego miejsca za mało. Jedyna rzecz, którą tutaj jakby warto powiedzieć, to to, że nie było to miejsce najlepiej przygotowane do tej takiej typowo konwentowej części imprezy, czyli do prelekcji i paneli, ponieważ jakby to w ogóle nie jest miejsce, w którym się robi takie rzeczy. To znaczy, jak była wielka scena z doskonałym nagłośnieniem, gdzie był te główne panele z gwiazdami, to tam wszystko było słychać, wszystko było fajnie, widać, wszyscy byli zadowoleni. Gorzej było z tymi mniejszymi panelami, które były tak umieszczone trochę z boku, w takich salach przedzielonych przepierzeniem, więc trochę dwie grupy słyszały się wzajemnie z dwóch różnych paneli. Ja osobiście uważam, że najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć tego problemu, jest po prostu z tego zrezygnować. Ja wiem, że tutaj może mówię wbrew swoim własnym interesom, no ale Comic-Con nie chce być konwentem i to jest takie też bardzo ważne, żeby pamiętać. Comic-Con nie chce być konwentem, chce być takimi targami połączonymi z autografami, ze spotkaniem z gwiazdami. Moim zdaniem na to jest nisza w Polsce i dlaczego by nie? Zwłaszcza, że można byłoby te gwiazdy zapraszać na już takie, powiedziałabym, większego formatu. Natomiast ta cała część konwentowa, mimo że ja się na niej bardzo dobrze bawiłam i uważam, że były bardzo fajne punkty programu, wcale nie jest tutaj taka konieczna i bez niej się nie da. Nie wiem, czy ty tak sądzisz. Wiesz co? No to zależy, bo tak naprawdę mówisz zapraszanie, ale to tam, wiesz, gwiazdy pokroju tam, nie wiem, Pameli Anderson, która była na konwencie, no to wiadomo, że mogą być na głównej scenie, no ale przecież również my byliśmy tam zaproszeni jako goście i no, nie wyobrażam sobie, żeby dali nam główną scenę, a z drugiej strony myślę, że dla wielu ludzi, gdyby usunąć te wszystkie mniejsze punkty, to zostałoby co? No tak naprawdę kolejki do aktorów z autografami i ta część taka targowa, powiedzmy. Myślę, że to jest mimo wszystko dość istotna część konwentu, te wszystkie wydarzenia, tylko że faktycznie, no chociażby to, że teraz słuchacie normalnego odcinka podcastu, a nie naszego odcinka nagranego na żywo tam, no wiąże się z tym, że nie byliśmy po prostu w stanie nagrać odcinka na żywo, bo było głośno. Z jednej strony dochodziły dźwięki jasne jakby z sali, która była obok i gdzie też się odbywał jakiś punkt programu, z drugiej strony te części, mimo że odgrodzone jakby szybą, w których odbywały się punkty programów, małe spotkania powiedzmy, były na tyle nieszczelne, nie były dźwiękoszczelne, albo nawet były otwarte po części, że po prostu dźwięki, taki szum tłumu, który cały czas się gdzieś tam unosi nad konwentem, no sprawiał, że myśmy siedząc obok siebie na scenie, mówiąc do mikrofonów, w połączeniu z echem i tak dalej, momentami średnio słyszeli siebie, a co dopiero nagrać to jeszcze i wypuścić w jakiejś sensownej jakości. Myślę, że ludzie na scenie, na widowni, którzy byli, też musieli jakby skupiać się nad tym, żeby nas słuchać, żeby w ogóle zrozumieć, o czym do nich mówimy. No więc to jest jakby kwestia, no jasne, to jest kwestia, którą ciężko przeskoczyć w momencie, w którym w takim miejscu się odbywa impreza, a nie jak niektóre konwenty w jakimś budynku szkolnym, gdzie są po prostu sale przystosowane do tego, że ktoś tam mówi do jakiegoś grona ludzi i dobrze go słychać. Ale wydaje mi się też, że to nie jest tak, że to i tak jest lepsze, niż gdyby tego w ogóle nie było. No, w ten sposób powiem, że to jest pewna rzecz, której się nie przeskoczę, ale uważam, że mimo wszystko jest na tyle ciekawa i na tyle fajna dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają i na tyle dla nich cenna, że jakby się jej pozbyć tak kompletnie, to no to by jednak konwent trochę na tym stracił. To znaczy, co, ja jakby mam jakby ciągle mieszane uczucia, bo też zastanawiam się nad tym, tak jak przyglądałam się osobom, które odwiedzały konwent, to oczywiście widziałam trochę takiego fandomowej grupy, ale też widziałam dosyć dużo ludzi z dziećmi, którzy tam przyszli, tam też można było pograć w gry, zrobić sobie zdjęcia na tle bardzo różnych dekoracji takich fantastycznych i mam wrażenie, że dla nich na przykład w ogóle ta część bardziej konwentowa była zupełnie jakby może nie tyle zbędna, ale długorzędna. I właśnie nie wiem, do której grupy jakby bardziej będą chcieli kierować swój, no, produkt, powiedzmy sobie, twórcy tego konwentu. Natomiast jakby, bo tutaj mówimy o pewnych wodach, natomiast ja też muszę przyznać, że się bawiłam całkiem nieźle. Na pewno te opowieści, które słyszałam po pierwszym Comic-Conie, które były takie, rzekłabym, trochę przerażające, zupełnie się w moim przypadku nie sprawdziły. Spędziłam ten czas bardzo miło. Nawet muszę powiedzieć, że te punkty programu, w których brałam udział, które były bardzo ogólnie sformułowane, miały swój urok. To znaczy, rzeczywiście dużo tych paneli właśnie, czy panel, który ja prowadziłam o naukowych bzdurach z blogerami naukowymi, czy panele, w których brałam udział, jeden o kobietach w popkulturze, drugi o tym, jak w ogóle rozmawiać o popkulturze, były właśnie fajne, bo dzięki takiej ogólności tematu pozwalały na paradoksalnie dużo głębszą rozmowę, niż kiedy temat jest bardzo zawężony. I też wcale nie miałam wrażenia, żebym mówiła na tematy, na które mówiłam już milion razy i nie ma nikogo, kto by chciał o tym posłuchać. I to mi się naprawdę bardzo podobało. Bardzo mi się podobało też, że była fajna dyskusja o historii w popkulturze i o tym, jakie są relacje między historią a popkulturą. Więc z mojego punktu widzenia to było ciekawe i jedyna rzecz, która mi w sumie chyba przeszkadzała, to to, że kiedy już obeszłam wszystkie te stoiska targowe, to zdałam sobie sprawę, że
że już powoli zaczynamy mieć taką sytuację, że wszędzie jest trochę to samo. To znaczy, że jeżdżę na konwenty, kiedyś to była dla mnie takie wielkie emocje, bo mogłam zobaczyć jakieś geekowskie rzeczy, których nigdzie nie było i bardzo się na to cieszyłam, bo lubię geekowskie rzeczy. A teraz przyjeżdżam, patrzę na te rzeczy, myślę sobie, kurczę, to jest któryś konwent, na którym widzę to samo stoisko z tymi samymi rzeczami i jeśli nie kupiłam tych rzeczy na dwóch konwentach wcześniej, to na tym kolejnym też tego nie kupię. I mam takie poczucie, że być może to jest moje już takie wynikające z częstego pobytu na konwentach, że chciałabym, żeby na tym Comic-Conie, który jest chyba w ogóle imprezą droższą i taką, no jednak mimo wszystko bardzo komercyjną, i to ja nie uważam, żeby to było coś złego, żeby może te stoiska było, nie wiem, inne, może trochę droższe, może bardziej takie oficjalne, bo osobiście miałam takie wrażenie, że jakby ta część targowa okazała się zaskakująco uboga dla mnie, ale mówię to z perspektywy osoby, która jeździ na konwenty dość często i tych polskich wystawców zna już bardzo dobrze. Wiesz co, myślę, że to jest też takie coś, co jest bardzo indywidualne i trochę z naszej perspektywy ciężko to oceniać, bo na przykład moją odpowiedzią na to, co mówisz, może być to, że chociażby przy okazji IEM-u katowickiego są wystawcy związani z branżą gier, czyli wiesz, sprzęty, jakieś tam możliwość pogrania w te gry i tak dalej, których tutaj na przykład nie było, więc być może gdyby Comic Con chciał się rozwijać w tym kierunku, żeby zaprosić też branżę gierkową, to być może to byłby właśnie ta rzecz, której nie ma często na konwentach. Ale też jakby ciężko mi mówić coś takiego, bo nie jestem organizatorem tego, być może to jest kierunek rozwoju, którego oni kompletnie nie rozważają, więc tak to jest takie mówienie, wiesz, tak sobie opowiadamy tak naprawdę. A czy tam nie było takiej imprezy to Good Games, które było tuż obok? Wiesz co, że ja ci nawet nie powiem tak do końca. Ja miałam wrażenie, że tam była tak jakby obok impreza growa, ale może właśnie to też jest problem, polega na tym, że ja jednak mimo wszystko mieliśmy na tyle dużo punktów programu własnych, przynajmniej ja tak miałam, że nie mam wrażenia, żebym zobaczyła absolutnie wszystko, co było do zobaczenia na tym konwencie, prawda? Na przykład w ogóle relacje o tym, jak przebiegały spotkania z gwiazdami, czy się udały i czy ludzie byli z nich zadowoleni. Znam tylko jakby z drugiej ręki, sama nie miałam okazji ani ich posłuchać, ani w nich uczestniczyć, bo miałam swoje punkty programu. Ja mam jedną taką uwagę organizacyjną czysto, to znaczy, jak mieliśmy tą strefę autografów i jeśli kiedykolwiek ją jeszcze nas zaproszą, to byłoby bardzo fajnie, gdyby jednak informacja, kto tam siedzi i kto rozdaje autografy, tam wisiała, bo nie wiem, czy pamiętasz tych ludzi, którzy przechodzili za szkłem i przyglądali się nam, jakbyśmy byli takimi małpkami w zoo. Na zasadzie, co to się dzieje i kim są ci ludzie, biedni ludzie siedzący w pomieszczeniu za tym białym stoliczkiem. Tak, to są takie, to jest wiesz, taka drobna rzecz, wystarczyłby tak naprawdę plakat w tym jednym miejscu, czy jakaś informacja z listą, kiedy kto rozdaje autografy w tej strefie autografowej i myślę, że byłoby znacznie łatwiej, bo tak to, żeby ktoś tam w ogóle trafił, to musiał wiedzieć konkretnie, że o tej i tej godzinie my jesteśmy na przykład i że może przyjść, tam część osób przyszła, ale jakby ciężko było trochę, no ale to mówię, to są takie wszystko drobne rzeczy, które... Nie, to nie są kluczowe, tak. To jest też, trzeba pamiętać, druga edycja tej imprezy, tak? I to jest impreza, która jakby startuje z bardzo wysokiego poziomu wielkościowego, bo większość konwentów, które znamy, mimo wszystko zaczynało rosnąć od malutkich imprez, a tutaj jest tak, że oni jakby od razu skoczyli na głęboką wodę, chcąc zorganizować od początku dużą imprezę. I to ma swoje zalety, ale też ma swoje wady i ma też problemy, które jakby są problemy, których normalnie nie łączy się z taką dużą imprezą, ale nie łączy się dlatego, że z reguły jak jest duża impreza, to znaczy, że to jest już któraś tam jej edycja, więc oni zdążyli się tego wszystkiego nauczyć, a tutaj mamy drugą edycję i ta impreza już jest ogromna, więc myślę, że pewne rzeczy można im wybaczyć w jakimś tam stopniu. Ja osobiście powiem szczerze, ja się na przykład właśnie tak spodziewałam po tej pierwszej edycji i o tym, co słyszałam o tej pierwszej edycji, dużo gorszej organizacji i dużo gorszej zabawy. Nie miałam wrażenia, żebym była na imprezie fatalnie zorganizowanej, na której się bardzo źle bawi i w ogóle nie da się wytrzymać. Prawdę powiedziawszy, dużo gorsze wrażenia miałam kilka lat temu na Pyrkonie. Pyrkon jakby nie padł i ludzie się tam też dobrze bawili, więc to jakby zawsze kwestia organizacji jest sprawą bardzo subiektywną. Inna sprawa jest też taka, że jak na przykład przeglądam relacje z tej imprezy, to często niestety wychodzi taki duch, że ludzie, którzy krytykują, są związani powiedzmy z organizowaniem konwentów i oni by to inaczej zrobili. Ale też mam wrażenie, że to jest trochę inny gatunek imprezy. Nie wiem, jedyne jakby głosy krytyczne, których nie jestem w żaden sposób w stanie zweryfikować własnego doświadczenia, to były głosy wystawców, ale tu ponownie ja nie wystawiałam niczego, nigdy nie byłam wystawcą, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć konkretnego. To co, jeżeli chodzi o Comic Con, to tyle? A, przepraszamy, jeszcze nie tyle. Chcielibyśmy pozdrowić Julię, siostrę dziewczyny, która cosplayuje Ciri, bo obiecałam. Paweł, ty też pozdrów Julię. Ja nie obiecałem, ale pozdrawiam. Ty załatwisz jakieś deale za moimi plecami w ogóle. Ja cię sprzedaję za plecami. Mam nadzieję, że jakąś sumkę za to
zyskamy. Sprzedałaś chociaż koszulkę czy coś, nie wiem. Jakby to powiedzieć. Dowiedziałam się bardzo istotnej rzeczy. Teraz już wiem, że jak oglądasz dziewczyny, które cosplayują Ciri i cosplayują ją w gorsecie. No, zdarza mi się oglądać, no nie powiem. Tak, to one prawdopodobnie nie usiadły od rana, więc jeśli powiesz im, że możesz im pomóc usiąść, to będą ci bardzo wdzięczne, bo podobno w gorsecie się bardzo ciężko siada. Mhm. Pomagałbym. I to jest taka życiowa rada, którą dla ciebie mam. Dobrze, rozumiem. Na pewno mi się to przyda kiedyś. I co? Dziękujemy w takim razie organizatorom za zaproszenie nas na Comic Con. Dziękujemy wszystkim, którzy wpadli na nasze spotkania i na punkty programu, w których braliśmy udział. Było bardzo miło was spotkać. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze podsumowanie ostatniego wyjazdu dalekiego do Nadarzyna. I teraz przechodzimy, jak mniemam, do naszego tematu głównego. To jest temat, który jakby obojgu nam trochę spędzał sens powiek. Otóż oboje, choć nie razem tym razem, poszliśmy do kina na Morderstwo w Orient Expressie na podstawie powieści Agaty Christie w reżyserii Kenneta Branagha z Kennethem Branagh w roli Herkulesa Poirot. I obejrzeliśmy ten film i powiedzmy sobie teraz od razu, Pawle, czy film ci się podobał? Tak. Ale i teraz ja bym proponował, słuchaj, w ogóle zrobić tak, że zaczniemy od takiej części bezspoilerowej, krótko, bo myślę, że warto powiedzieć ludziom, czy w ogóle warto na ten film iść i kto na niego powinien iść, a potem przejdziemy do takiej bardziej szczegółowej analizy, której tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, osoby, które nie widziały filmu albo nie znają rozwiązania tej zagadki, raczej nie powinny słuchać. Czy zgadzasz się z takim podejściem? Tak, zgadzam się i bardzo mi się podoba ten pomysł, omówienie. To moja opinia bezspoilerowa. Ja jestem wielkim fanem materiału źródłowego, uwielbiam powieści Agaty Christie i uwielbiam Morderstwo w Orient Expressie i dostałem to, czego oczekiwałem. Jednocześnie mam świadomość, że to nie jest film dla każdego, bo Morderstwo w Orient Expressie jest bardzo klasyczną historią i bardzo klasycznym przedstawieniem bardzo klasycznej historii. Na pewno jednej z najbardziej klasycznych historii w historii kryminału. Nie wiem, no Arthur Conan Doyle jest bardziej klasyczny, powiedzmy, ale tak to, no jak wymieniasz kryminały takie najbardziej klasyczne, no to jednym tchem gdzieś tam obok Sherlocka Holmesa wymieniasz Morderstwo w Orient Expressie. Więc, jeżeli ktoś z potencjalnych widzów oczekuje właśnie, woli taki klimat jak kryminały szwedzkie gdzieś tam, czy jakieś w ogóle wariacje na temat kryminałów, no to tutaj spotka się z historią totalnie klasyczną. Nikt tutaj nie próbował zmienić w żaden sposób tej oryginalnej historii. Znaczy, może nie zmienić, ale nie zmienić jej w dużym stopniu. Dostajemy klasyczną opowieść o detektywie, który zbiera wskazówki, znajduje rozwiązanie zagadki, rozmawia z ludźmi itd., itd., itd. Jedną rzecz, którą zauważyłem, która mnie bardzo zdziwiła, bo są ludzie w internecie, ja tutaj zrobię taki mini rant, bo ja tego kompletnie nie rozumiem. Kilka razy zdarzyło mi się przeczytać opinię kogoś, kto powiedział, że bardzo lubi oryginał, ale film go znudził. I ja tego kompletnie nie rozumiem. Nie potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób, lubiąc oryginał, można dojść do wniosku, że film cię nudzi. To znaczy, to jest film na podstawie Morderstwa w Orient Expressie. Książki, która polega na tym, że są goście, siedzą w pociągu, rozmawiają ze sobą i na końcu jest rozwiązanie zagadki. I jeżeli to cię znudziło, przez dokładne przedstawienie tego, które jest dodatkowo na wszelkie możliwe sposoby, jest zwiększona dynamika tej historii na ekranie, no to czego tak naprawdę się spodziewałeś, widzu? O ile rozumiem jakby kogoś, kto kompletnie nie wiedział, na co idzie i potem był zdziwiony, bo myślał, że to tylko taki tytuł, a tu się okazuje, że naprawdę ten film dzieje się na pokładzie pociągu w 90% scen, no to rozumiem, że może być zdziwiony i może, kurczę, oczekiwałem pościgów samochodowych, a tu jednak pociąg. No ale jak ktoś znał oryginał, to no to myślę, że powinien się dokładnie tego spodziewać. Słyszałem opinie ludzi, którzy mówili, że jakby nie znają oryginału i się zawiedli, jakby nie podobało im się to. Słyszałem opinie ludzi, którzy nie znali oryginału i powiedzieli, że to było super i teraz chcą sięgnąć po książkę. Mnie się podoba, uważam, że to jest świetnie zrealizowany film ze świetnymi aktorami, z bardzo dobrą historią, chociaż kilka zgrzytów tam było w kwestii przeniesienia książki na ekran, ale jeżeli oczekujecie od takiego filmu czegoś innego niż klasyczny kryminał, no to nie znajdziecie tam tego. Ja jestem osobą, która zna jej książkę, chociaż ja nie jestem wybitną wielbicielką twórczości Agaty Christie i uważam, że to czyni mnie w ogóle idealnym widzem, bo ci najbardziej zagorzali wielbiciele jakiegokolwiek autora nie lubią odstępstw od tego, co ten autor napisał, a tu mamy pewne odstępstwa. Natomiast widziałam inne ekranizacje i jestem w ogóle, dla mnie przynajmniej, Morderstwo w Orient Expressie jest w przypadku każdej kolejnej ekranizacji, pytanie nie brzmi, kto to zrobił i dlaczego zabił i kogo zabił i jak
ta zagadka zostanie rozwiązana, ponieważ dla mnie, no niestety, być może żyję w jakiejś takiej małej banieczce, ale ogólnie Morderstwo w Orient Expressie już nie jest kryminałem. Jest na tyle klasyczną fabułą i na tyle klasycznym zabiegiem fabularnym, że ludzie po prostu wiedzą mniej więcej, nawet jeśli nie czytali nigdy Morderstwa w Orient Expressie, mniej więcej wiedzą, jaka jest puenta. W związku z tym nie ma sensu tutaj moim zdaniem kręcić kryminału. Natomiast ja idąc do kina miałam pytanie, czy to będzie to samo, co już było? Czy to będzie co innego? Jak sobie twórcy poradzą z faktem, że dla bardzo wielu widzów rozwiązanie zagadki kryminalnej jest oczywiste w chwili, w której wchodzą do kina, w związku z tym nie można ich zaskoczyć suspensem pod koniec? No i jak jakby ten film będzie się stało zrobić to, co tutaj mówi, że książka jest bardzo statyczna? Bo książka zasadniczo rzecz biorąc opiera się na tym, że mamy pasażerów w pociągu, w którym dokonano zbrodni, no i na całe szczęście jest tam wybitny detektyw i ten wybitny detektyw, zbierając wskazówki i przepytując kolejnych pasażerów, w końcu dochodzi do tego, kto tą zbrodnię popełnił. Co w książce bardzo ładnie się sprawdza, natomiast w przypadku filmu, no nie niestety, to może być zbyt nudne, zbyt statyczne, w sumie mało filmowe. Mieliśmy takie adaptacje, była taka adaptacja z Alfredem Moliną, chyba w 2001 roku, która była adaptacją zupełnie nieudaną. Mieliśmy z kolei adaptację głównie statyczną w 2010 roku z Davidem Sachetem, która była bardzo udaną adaptacją. Ale nie możemy jeszcze raz nakręcić Morderstwa w Orient Expressie, tak jak to zrobiono właśnie w przypadku tej klasycznej adaptacji brytyjskiej z Davidem Sachetem w roli Poirot, ponieważ jakby nie robi się dwa razy tego samego filmu, no nie ma to troszeczkę sensu. W związku z tym dla mnie przynajmniej wycieczka do kina, poza tym, że chciałabym, żeby to był dobry film, bo bardzo lubię reżysera i aktora w głównej roli, było pytaniem, jak oni ten Orient Express nastawią na nowe tory, że się tak wyrażę. I tu mnie film bardzo pozytywnie zaskoczył, bo przynajmniej z mojego punktu widzenia jest to popis tego, jak zrobić taką zamkniętą historię, której zakończenie wszyscy znają w taki sposób, żeby a. nadal obchodziły nas losy bohaterów, b. żebyśmy nie czuli, że to po prostu jest ciąg rozmów w zamkniętym pomieszczeniu. I moim zdaniem te dwie rzeczy ten film spełnia. Tak, przy tym dla mnie nie bez uwag. To znaczy są pewne elementy, które sprawiają przede wszystkim wizualne, które jakby zwiększają dynamikę, czy pokazują pociąg z jakiejś w ogóle ciekawej perspektywy. Czy też takie rzeczy, że na przykład zmieniono lokację poszczególnych przesłuchań, dlatego że w oryginale książkowym Poirot zaprasza kolejnych pasażerów do jakby przygotowanego swojego stanowiska i tam ich przesłuchuje, a tutaj chodzi z nimi po pociągu, przychodzi do nich i tak dalej, więc to jest pewna zmiana, która jest oczywista, no zmienia się po prostu otoczenie, więc jest to trochę ciekawsze, ale z drugiej strony są sceny, które mają dodać dynamiki. I niestety jakby widać po nich, że istnieją w tym filmie tylko po to, żeby dodać dynamiki i równie dobrze mogłoby ich nie być. I to w tych scenach jest to na różnym poziomie, powiedzmy. Przy niektórych nie przeszkadza, a przy niektórych jednak miałem takie lekkie zgrzyty, że okej, tutaj ktoś próbuje dorobić... Chociażby na przykład to, że w filmie pojawia się sporo retrospekcji, takich, gdzie nagle się pojawia czarno-biała scena i pokazuje te rzeczy, o których jakiś tam bohater mówi. I część z tych retrospekcji nic kompletnie nie wnosi. To są jakieś ujęcia, które kompletnie nic nie dają i prawdopodobnie są tylko po to, że dzięki temu nie masz dwóch postaci, które ze sobą rozmawiają, tylko masz jakieś coś innego. Miałem wrażenie, że to momentami było troszkę za bardzo wymuszone, ale i tak wydaje mi się, że film wychodzi obronną ręką z całej tej historii. Taką częścią, która sprawiła mi jakąś niesamowitą frajdę i sama szukałam w sobie dlaczego, ale nie umiem powiedzieć chyba, to był w ogóle sam wstęp tego filmu. Bo wstęp tego filmu ma cudowne tempo. Jest, toczy się bardzo szybko, jest bardzo dowcipny, jest bardzo taki zrobiony, że człowieka niesie ten film. I to jest dosłownie kilka scen, które się dzieją zanim wszyscy bohaterowie wsiądą do pociągu. I to jest po prostu dla mnie ta część filmu, która wywołuje uśmiech na twarzy, bo znajdujemy się w bardzo pięknym, bardzo takim dopracowanym świecie. Bardzo szybko dostajemy informacje na temat naszego bohatera, które będą dla nas potem istotne w ciągu oglądania całego filmu. Dostajemy króciutkie scenki z różnymi bohaterami, więc tak troszeczkę zaczynamy sobie decydować, kogo lubimy, kogo nie. I to jest bardzo, jakby dla mnie to jest taka część filmu, która mnie niesłychanie pozytywnie nastawiła do całej produkcji. I dlatego też muszę powiedzieć, że mimo, że moim zdaniem, i to się z tobą zgodzę, Pawle, tam są pewne niedoróbki, czy na przykład są pewne decyzje castingowe, które moim zdaniem są może nie najbardziej wybitne, to jak usłyszałam, że będą robić Śmierć na Nilu, czyli jakby już teraz praktycznie wiadomo, że chcą zrobić następny film, to się ucieszyłam niesamowicie, bo jakby dla mnie ten świat, który się udało wykreować w tym filmie, jest niesłychanie atrakcyjny. Jest atrakcyjny wizualnie, jest ładny, ma dobre tempo, są w nim dobrzy aktorzy. No i ja przyznam szczerze i nie będę tutaj ukrywać, ktokolwiek mnie zna, ten wie, że ja jestem od 8 roku życia wielką fanką Kenneta Branagha. Dla mnie fakt, że on jest Poirot, jest dla mnie po prostu cudowny i to, jak on go gra, mi się bardzo podoba. I ja wiem, że ten aktor jest straszliwą primadonną i w tym filmie jest bez
W ogóle jest tak dużo ujęć, w których widać, że Kenneth reżyser kocha Kennetha aktora, że to jest po prostu aż miejscami zabawne. Co nie zmienia faktu, że dla mnie ta postać była bardzo ciekawa w tej interpretacji. Między innymi dlatego, że była inna. To znaczy, to nie był kolejny raz zagrany ten sam bohater. Tak samo. No to trochę tak jest jak w przypadku Sherlocka Holmesa, tak? Bardzo lubię Sherlocka Holmesa w wykonaniu tradycyjnym. Lubię Sherlocka Holmesa w wykonaniu Roberta Downeya Jr. i lubię Sherlocka Holmesa Benedicta Cumberbatcha. A jakbyśmy ich wszystkich wstawili do jednego pokoju, to byśmy nawet nie poznali, że to jest ta sama postać. Więc to chciałam powiedzieć a propos tego, co mi się podobało, ponieważ ja się z tobą zgadzam, że w tym filmie są niedoróbki. I o niedoróbkach powiemy sobie zaraz, bo ja chciałbym teraz zrobić takie podsumowanie, powiedzmy, ode mnie dla ludzi, którzy za chwilę skończą słuchać. To znaczy, uwielbiam ten film. Nie jestem w żaden sposób obiektywny w tej kwestii. Widzę niedoróbki w tym filmie, ale z mojego punktu widzenia ta interpretacja była naprawdę super. Cieszę się na perspektywę serii filmów z postacią w tej interpretacji. Niesamowicie mi się to podobało, mimo niedoróbek. I jeżeli lubicie klasyczne historie kryminalne i lubicie ciekawe postaci, albo na przykład spodobał wam się Sherlock BBC, ale wtedy, kiedy faktycznie rozwiązywał zagadki, a nie kiedy Moffat się bawił w robienie z niego Boga, no to myślę, że powinniście dać szansę morderstwu w Orient Expressie. A teraz zaczniemy dyskusję, która będzie dla A. osób, które widziały film, B. prawdopodobnie osób, które znają książkę na tyle dobrze, że wiedzą, jakie jest rozwiązanie zagadki. To znaczy, sądzę, jeżeli wiecie, jakie jest rozwiązanie zagadki, to możecie posłuchać naszej części spoilerowej, bo ona dotyczy głównie, jakby spoilery dotyczą głównie rozwiązania zagadki, więc myślę, że wam to nie zaszkodzi. A tych, którzy nie znają historii, w tym momencie żegnam i idźcie do kina po prostu. Powinniśmy jakąś melodyjkę taką zrobić, że teraz będą spoilery, uwaga. Okej, i teraz wcześniej tak mniej więcej ogólnie rzuciłem. Wiesz co, powiem ci tak. Jedna rzecz, która jest według mnie zmianą podyktowaną tym, że przenosimy książkę na film, jest to, że inny sposób Poirot wyciąga wnioski z rzeczy, których się dowiaduje. To znaczy w książce wygląda to tak, że bohater najpierw szuka wszelkich możliwych informacji i dostaje tych informacji bardzo, bardzo dużo i one są bardzo chaotyczne i co chwila dostajemy sugestie, że ta postać coś ukrywa, tamta postać coś ukrywa, tu się coś nie zgadza, tam się coś nie zgadza i dopiero na końcu bohater przedstawia wszystkie wnioski i to się zaczyna układać w całość. Tutaj w filmie zdecydowano się na nieco inną dynamikę, bo w ogóle jest taka bardzo klasyczna rzecz u Agaty Christie, że bardzo często ktoś, jakaś postać poboczna pyta Poirot, ale jak to możliwe? Na co Poirot już odpowiada, ja wiem jak to możliwe, ale na razie ci nie powiem. Tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj Poirot natychmiast wyjaśnia o co chodzi, więc bardzo często jest tak, że on wyciąga wnioski, to znaczy, że film nie wygląda tak, że dostajesz bardzo dużo wskazówek i na końcu wszystkie wnioski, tylko dostajesz kilka wskazówek, wniosek, więc mam wrażenie, że dość szybko jesteś w stanie poukładać sobie pewne elementy historii i nie masz takiego czegoś jako widz, że dostajesz bardzo dużo wskazówek, ale nie dostajesz żadnych rozwiązań i na końcu dostajesz masę tych rozwiązań, co ja bardzo lubię u Agaty Christie i tutaj przyznam, że troszkę mi to mimo wszystko przeszkadzało. Ja przyznam szczerze, że jakby ja już to powiedziałam w poprzedniej części, ja to powtórzę. Ponieważ ja w ogóle nie spoglądałam na ten film jako kryminał, to wszystkie zarzuty odnośnie tego, jak tam jest przeprowadzona intryga kryminalna, mam wrażenie, o tyle mnie nie dotyczą, że mi było absolutnie wszystko jedno, jak oni ją poprowadzą, ponieważ ja byłam tylko ciekawa, jak oni ją poprowadzą z punktu widzenia jakby takiego kryminału, prawda? Czyli tego, ile wskazówek w którym momencie dać widzowi, czy ma się już domyślić tego czy tego. Zastanawiałam się bardziej po prostu nad tym, jak wrzucą jakiekolwiek emocje w sytuacji, w której ja wszystko wiem, kiedy przychodzę do kina, bo też myślę, i tak jak oglądałam ten film, się nad tym zastanawiałam trochę, myślę, że to jest film, który jest zrobiony bardziej dla ludzi, którzy wiedzą, jak to się skończy. Wiesz co, zaskoczę cię być może, ale ja miałem trochę inaczej. To znaczy ja bardzo zwracałem uwagę na to, jak ta historia jest poprowadzona. Robiłem wcześniej taki mały research wśród znajomych, szukając ile osób nie zna tej historii kompletnie. Okazuje się, że zaskakująco sporo. Może nie tak, że większość, czy tam, że nie wiem, że nagle się okaże, że większość ludzi w ogóle nie wie, a my żyjemy w bańce. Nie, raczej jest tak, że znajomość tej historii, czy jej zakończenia jest szeroka bardzo, ale nie ma dużego problemu z rozejrzeniem się powiedzmy pod swoim otoczeniem i znalezieniem kogoś, kto nie zna rozwiązania, więc ja zwracałem na to uwagę. I w ten sposób zauważyłem kilka wad filmu. Ja byłam w kinie przy ludziach, którzy nie znali fabuły, byli zachwyceni filmem. I dla nich na przykład właśnie to, że mówi, że tam film ujawnia wskazówki po kolei, oni się totalnie pogubili w postaciach. Do tego stopnia, że po zakończeniu filmu musiałam im podpowiadać, kto był kim. Mhm. Więc ewentualnie to jakby też pokazuje, że
nasza perspektywa, że my wiemy, kto jest kim od początku, że nasza, znający książkę, czy jakby wiemy, na które uwagi rzeczy zwracać uwagę, może sprawiać, że na przykład nam się ten film łatwiej ogląda. No, to tylko taka uwaga na marginesie. Film prowadząc tę zagadkę, mam wrażenie, że ten chaos też może z tego wynikać, porzuca niektóre rzeczy. Ja musiałem myśleć o tym, żeby zwracać uwagę na te rzeczy, bo ponieważ ja, wiesz, ja wiedziałem rzeczy z książki, więc to, że one nie były poruszone w filmie, jakby uzupełniają sobie w głowie. Potem zacząłem się nad tym zastanawiać i są takie rzeczy, których znaczenie w książce nie jest podane, w filmie nie jest podane. Chociażby po morderstwie Johnny'ego Deppa jest taka scena, w której puka do niego konduktor w pociągu i ze środka odpowiada mu głos po francusku. I w książce ten element był istotny, dlatego że dowiadujemy się później, że bohater nie znał żadnego innego języka niż angielski, więc oznacza to, że ktoś inny powiedział te słowa, czyli że śmierć nastąpiła wcześniej niż myśleliśmy, dlatego że jego już no, wtedy musiał nie żyć, skoro ktoś inny w jego pokoju mówił po francusku. W filmie ta scena została, mamy mówienie po francusku, ale Poirot nie wyciąga z tego nigdy żadnych wniosków. Potem zostaje pokazane, że tam faktycznie ktoś inny to powiedział, ale nie ma wniosków z tego. Podobnie scena ze szlafrokiem. Jest dość istotna scena, w której jedna z bohaterek, grana przez Daisy Ridley, przebiega przez korytarz w szlafroku i potem ten szlafrok jest poszukiwany, w końcu Poirot go znajduje w swoim bagażu. I to tyle. Film w żaden sposób nam nie wyjaśnia, dlaczego ona w tym szlafroku była, dlaczego ten szlafrok znalazł się w jego bagażu i jakby porzuca to wszystko. Znaczy wyjaśni nam trochę, dlaczego się znalazł w jego bagażu. Zgadzam się, że nie wyjaśnia znaczenia tego szlafroka i zgadzam się, że rzeczywiście bo wiesz co ja miałam takie wrażenie? Że ten film stara się te wydarzenia związane z tą jakby poprzedzającą czy nocą morderstwa oddać jak najdokładniej z książki, ale potem im dalej od tego wydarzenia, tym więcej jest jakby takiej wolności artystycznej, co prowadzi do tego, że rzeczywiście to się aż tak dobrze nie składa, bo żeby to się aż tak dobrze złożyło, mam wrażenie, to musieliby dużo bardziej trzymać się książki. Dokładnie, jakby to jest to. Dostajesz bardzo dużo wskazówek, które dotyczą bezpośrednio książki, pochodzą bezpośrednio z książki, ale potem jakby nie dostajesz wniosków z nich. Chociażby dla mnie coś, co jest niesamowicie istotne, jakby w książce cel całej tej akcji, tego całego morderstwa był taki, że nikt z tych bohaterów nie chciał popełnić zbrodni, w sensie nie chciał być mordercą, więc jakby w całej akcji brało udział 12 osób, dlatego że oni chcieli odtworzyć ławy przysięgłych i dokonać, powiedzmy, samosądu, ale w takiej jak najbardziej, w cudzysłowie, legalnej formie. I w związku z tym nikt tak naprawdę z nich nie wiedział, kto zadał śmiertelny cios. Pojawia się w filmie to, że ich tam jest 12, ale nie dowiadujemy się, dlaczego ich było 12 i jakby nie mamy wniosków, dlaczego oni to zrobili w tak bardzo skomplikowany sposób. Tamten skomplikowany sposób był uzasadniony ich próbą moralnego podejścia do tego, a tutaj nie ma informacji o tym. Nie, tutaj film jakby zwraca uwagę na co innego. On rzeczywiście nie mówi o tej jakby moralnej kwestii tego, tylko mówi, żadne z was nie... Jakby dla mnie z filmu bardzo wyraźnie wynika, że motywacją do tego, żeby go zabić wszyscy razem, jest to, że żadne z nich nie jest z natury mordercą, więc robiąc to razem rozkładają na siebie odpowiedzialność. Ja się zastanawiałam nad tą kwestią porzucenia tego jakby sądu poza sądem i zastanawiałam się też nad tym, do jakiego stopnia to zostało wyrzucone czy zmienione ze względu na to, jak bardzo to jest niekoniecznie spójne ze współczesną moralnością, ze współczesnym poczuciem związanym ze sprawiedliwością, z tym, co jest prawe i z tym sądem. Miałam takie wrażenie, że oni mogli nie chcieć iść w tą tematykę. Rozumiesz, o co chodzi? Że jakby, bo czasem u Agathy Christie zdarzają się rzeczy związane nie tyle ze zbrodnią, co z prawem i wtedy czasem widać, że ona to pisała w bardzo konkretnych czasach. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie mocno bolała i wynika z pewnej zmiany wprowadzonej w filmie, ale nie biorącej pod uwagę książki. I nie wiem, na ile to jest widoczne, dla mnie było bardzo widoczne. Otóż, końcowa scena wygląda w ten sposób, w książce, że Poirot przychodzi, mówi tak, mam dwa rozwiązania tej zagadki, jedno jest proste, drugie jest skomplikowane. Najpierw przedstawia rozwiązanie proste, które zakłada, że przyszedł jakiś morderca, zabił i uciekł, nie wiadomo gdzie on jest. I w tym momencie ten jego przyjaciel, który jest szefem kolei, mówi, że no to jest niemożliwe absolutnie i tak dalej, i tak dalej. Następnie Poirot mówi, no to mam też drugie rozwiązanie i przedstawia faktyczne rozwiązanie sprawy, według którego 12 pasażerów zabiło tego typa, no ale przedstawia też jakby moralność tej całej historii i Poirot na koniec pozostawia decyzję, które z tych rozwiązań jest bardziej prawdopodobne temu swojemu przyjacielowi, który go de facto zatrudnił. I wtedy ten przyjaciel podejmuje decyzję, że to pierwsze rozwiązanie było prawdziwe. Więc ta historia jakby książkowa pokazuje, że Poirot podaje te dwa rozwiązania, dlatego że od początku wie, jaka jest moralność tej całej sytuacji i podaje to pierwsze wyjaśnienie po to, żeby ten jego przyjaciel miał ten wentyl, że może okazać łaskę, powiedzmy, tym spiskowcom. Więc jakby nie ma tutaj elementu moralności. W filmie
pozostawiono to, że on, że on daje dwie opcje, ale Poirot ma, jakby, ma problemy moralne. Wiesz, do czego dążę? Że on jakby jednocześnie ma problemy moralne i dopiero po pewnym czasie dochodzi do tego, żeby nie wyjawić prawdy, ale jednocześnie od początku podaje tę drugą opcję, która jest kompletnie nieprawdopodobna, tak jakby od początku jakby zostawiał sobie tą opcję jako... A nie, ja to zupełnie inaczej przeczytałam, wiesz? Jakby odczytałam, że jego problem nie wynika w tym momencie z moralności, tylko z tego, co jest jakby motywem przewodnim tej postaci, tak? Tego, co on mówi na samym początku, prawda? Że są rzeczy dobre i są rzeczy złe. I on tutaj dochodzi do rzeczy, przy której nie może zdecydować i go to boli, ale jakby nauką, którą Poirot wynosi z całej historii jest to, że nie będzie rzeczy zawsze dobrych i zawsze złych. I to dla mnie to, że on podejmuje tę decyzję i że to jakby wraca do niego, do jego postrzegania świata, to moim zdaniem jest takie postawienie w tym filmie, moim zdaniem, dużo bardziej niż to jest u samej autorki, na pewne znaczenie tej zbrodni dla Poirot. Wiesz co, zgadzam się z tym i wręcz powiem ci, że uważam to za absolutnie świetny wątek i cały ten story arc Poirot w tym filmie jest, uważam, że cudowny, mimo że jest całkowicie dopisany, tyle, że właśnie kuje mnie ta jedna rzecz. Jeżeli Poirot dopiero po pewnym czasie doszedł do tego, że musi się w pewnym stopniu pogodzić z tym brakiem równowagi w tej sytuacji, to dlaczego na samym początku, jak wyjawiał, jakie jest rozwiązanie, podał tą taką opcję, że to taki morderca, który pojawił się i zniknął. Nie, bo dla mnie jest jasne, że to rozwiązanie, do którego on sam doszedł, to słuszne rozwiązanie, było dla niego samego niesatysfakcjonujące. Dla mnie ta pierwsza opcja w tym filmie wybrzmiewa jako to są dwie opcje, powiemy prawdę i zrobimy coś niedobrego, albo skłamiemy i zrobimy coś niedobrego. Jakby on moim zdaniem tutaj waży nie tyle to, co on sam powie, tylko waży dwie wizje świata. I ja miałam takie wrażenie, że te dwie kwestie grają, ale w zupełnie innym kontekście niż w książce. Znaczy, wydaje mi się, że wiem o to, co próbujesz powiedzieć, przy tym mi cały czas to tak trochę zgrzyta, bo mam takie wrażenie, że na tym etapie podania rozwiązania Poirot jeszcze nie dopuszczał do siebie tego braku równowagi, więc dla mnie on pokazując tą taką, znaczy prezentując tą wersję rozwiązania zagadki, przy której on wie, że ona nie jest prawdziwa, ale jest powiedzmy moralnie słuszna dla niego, to jakby już wyciąga wnioski, które de facto w filmie wyciąga dopiero potem, jak się mocno nad tym zastanowi. Wiesz, jakby przygotowuje się do wyciągnięcia wniosków, które jeszcze nie wyciągnął. Mam takie miałem poczucie w filmie, że mam wrażenie, że gdyby on podał tylko jedno z tych rozwiązań, to widz mógłby się zastanawiać, jak on wyjdzie z tej sytuacji i on dopiero podaje to drugie rozwiązanie, to takie nieprawdziwe, ale broniące spiskowców, podaje dopiero w momencie, w którym dochodzi do wniosku, że tak jest słusznie, a on w tym momencie na początku podaje to rozwiązanie, które jakby potem uznaje, że jest słuszne, a dopiero, wiesz, potem dochodzi do tego, że może by tak właśnie je wykorzystać. I to jest takie... A nie masz wrażenia, że to jest taki moment, kiedy on przed nimi staje i mówi, słuchajcie, są dwa rozwiązania, tak? Żadne nie jest dobre. Jedno jest zgodne z tym, co ja, kim jestem. Drugie jest zgodne z tym, co byłoby sprawiedliwsze. I tam potem następuje bardzo ważna scena. I ja mam takie wrażenie trochę... że on ich kusi, przekonajcie mnie. Ja przynajmniej miałam takie. Udowodnijcie mi, że zasługujecie na to pierwsze rozwiązanie. Ja przynajmniej tak to odczytałam. To jest też ten problem, że i to się czasem, bardzo często zdarza w tym filmie, że on bierze coś rzeczywiście, tak jak mówisz, literalnie z książki, ale tak zmienia kontekst i tak zmienia układ bohaterów, ten emocjonalny, że to są te same słowa i zupełnie inna sytuacja. Okej, nie zatrzymujmy się dłużej nad tym. Mi to lekko zgrzytało, bo mam wrażenie, że film trochę, wiesz, też zapowiedział swoje zakończenie, więc gdyby ktoś go nie oglądał, mógłby mieć takie, wiesz. Ale wróćmy na chwilę do tematu zmian wprowadzonych względem książki. I teraz tak, ja chciałbym zacząć od zmiany, która mi się bardzo podoba i uważam, że jest świetna i była jednym z fajniejszych wątków według mnie w tej książce, czyli z połączenia dwóch postaci, pułkownika i greckiego bodajże lekarza, w jedną postać byłego pułkownika, a obecnie lekarza, który dodatkowo, w przeciwieństwie do historii powiedzianej w książce, był ciemnoskóry, co dodatkowo jeszcze dało mu motywację do brania udziału w tej historii, dlatego że dowiadujemy się, że ojciec rodziny Armstrongów był jego byłym dowódcą i potem zapewnił mu pieniądze na edukację, dzięki którym jest w tym miejscu, w którym jest. A w książce, z tego co pamiętam, jego jedyną motywacją było to, że to był jego były dowódca, koniec. I wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy wątek, zwłaszcza, że to nie jest tak, że po prostu mamy ciemnoskórego lekarza i koniec, tylko
tylko jakby... To jest wątek w filmie. Film to uznaje. To jest wątek w filmie, to w jaki sposób inni bohaterowie go traktują, w jaki sposób inni bohaterowie podchodzą do jego koloru skóry i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajnie poprowadzone i zmiana, która sprawia, że jest... Masz, wiesz, jedną mniej postać, przy tym postać doktora w tej całej historii była takim przypadkowym, dodatkowym bohaterem, którego jedyną rolą była pomoc Poirot w sekcji zwłok i... Czy przy obejrzeniu miejsca zbrodni i powiedzmy takie asystowanie mu, więc to była taka postać, która nie bardzo miała coś do roboty, więc połączenie tych dwóch postaci według mnie wyszło niesamowicie zgrabnie i bardzo mi się podobało. A poza tym też ja miałam takie wrażenie i to może jest, że dzisiejszy widz potrzebuje trochę lepszych motywacji dla tych bohaterów. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie. Ja z kolei jakby mój problem z tym filmem wcale nie polega na zmianach wobec oryginału. Tylko mój problem polega na tym, że to jest świetnie obsadzony film i jednocześnie beznadziejnie obsadzony film. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest taka sytuacja, że ranga, która nie zgrywa się z rangą jego roli. I to prowadzi na przykład do sytuacji, gdzie mamy tą misjonarkę, która powinna być w ogóle brzydka, ale którą gra Penelope Cruz. I w sytuacji, kiedy zatrudniasz Penelope Cruz do swojego filmu, byłoby miło dać jej jakieś większe sceny. Tymczasem to jest postać autentycznie trzecioplanowa. I mam wrażenie, że dla wielu widzów to może być taki dysonans, kiedy widzisz bardzo znaną aktorkę w roli, która jest naprawdę równie dobrze mogłaby ją zagrać nikomu nieznana brytyjska dziewczyna. Tak samo, czy ty wiesz, kto gra rosyjskiego hrabiego? To on jest jakimś tancerzem, czy... No więc Połunin jest jednym z najbardziej znanych obecnie tancerzy baletowych i jest... No, to w ogóle jest... O nim jest osobny film dokumentalny w ogóle, ponieważ Połunin jest taką gwiazdą, którą został niesłychanie wcześniej stylistą baletu w Londynie, potem z tego zrezygnował, potem jakby odbudowywał swoją karierę, taki bad boy baletu, ale niesłychanie utalentowany mężczyzna, który cudownie tańczy i jest po prostu fenomenem. No i dostajesz takiego człowieka, który dla bardzo wielu osób, no na przykład dla mnie to nazwisko dużo znaczy i on jest w tym filmie po to, żeby kogoś kopnąć z półobrotu. I to jest, tak szczerze mówiąc, to jest tak dziwne. W sensie, z tego co pamiętam, w książce nie było. On był hrabią. Hrabia nie kopał nikogo z półobrotu i to dodatek tego, że on jest taki... Ja rozumiem, że chcieli wprowadzić, że ta postać jest agresywny, taki, że w nim trzęsie, jak go ktoś wkurza, ale... Hrabia karateka, który, no nie wiem, dziwne to było troszkę. Nie, no on go tak pięknie kopnął z półobrotu, bo on go przecież, jak widzisz, jak wiesz, że to jest tancerz, jak on go kopie z półobrotu, myśl sobie hu, jak pięknie. No tak, właśnie, to było takie bardzo teatralne, nie? No bo i on nie umie grać do tego wszystkiego, znaczy ja Połunina bardzo kocham, ale on ma cały jego wyraz twarzy, to jest on prosto z baletu wyszedł, on ma jedną minę. Tak, tylko że też nie ma jakby dużo do grania. I też nie ma dużo do grania, tak, ale dla mnie to jest właśnie, ten film ma taki przedziwny pomysł na to, że zasadniczo rzecz biorąc tam są sami znani aktorzy. Znaczy, no na przykład mamy, oczywiście mamy Derricka Jacobiego i Judi Dench, bo oni zawsze grają u Kenneta, bo oni się znają, po prostu są znajomymi. No ale na przykład tą niemieckojęzyczną służącą Judi Dench... A miałem to właśnie o tym powiedzieć. Olivia Colman. No, wybitna aktorka. I komediowo, i dramatycznie. I ma tam trzy zdania po niemiecku do powiedzenia. Olivia Colman jakby to, co ma do zagrania, gra perfekcyjnie, bo jest Olivia Colman i jakby zawsze ładnie na nią, znaczy dobrze na nią popatrzeć na ekranie, ale nie tylko jakby kwestia jej ilości grania, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale jej postać ma wyciętą motywację. Tak. Film nie przedstawia nam motywacji tej postaci i dopiero na samym końcu, kiedy Poirot wszystko rozwiązuje, to on rzuca tę motywację z kosmosu. Po prostu mówi, a no pewnie też miałeś jakąś motywację, na przykład no byłaś kucharką u Armstrongów. I ona, no byłam. No i koniec. Jakby to jest cała jej motywacja. Nie wiadomo z czego ten wniosek się bierze tak naprawdę w filmie, że ona była kucharką. Jakby inne postaci mają momentami nawet bardziej rozbudowane motywacje względem tego uczestniczenia w tym spisku, a ona ma tą motywację tak naprawdę wyciętą i przy tym ja nie powiedziałbym, żeby mi to przeszkadzało. To jest taki film, który się strasznie jara swoją obsadą i oczywiście jakby mając niewielką obsadę bardzo znanych aktorów, no wiadomo, że niektóre z tych postaci będą drugoplanowe, więc chociażby tak jak mówisz Penelope Cruz, która no, mówi może trzy zdania w tym filmie i może więcej niż trzy zdania, ale jest w kilku, zaledwie scenach. I to jest dziwne, bo to jest Penelope Cruz, ale jednocześnie mam wrażenie, że to nie jest, nie powiedziałbym, że to jest dziwne, ale gdyby to nie była Penelope Cruz, to prawdopodobnie nie przeszkadzałoby mi to, że ta postać ma tak mało. Po prostu to jest zaskakujące, że Penelope Cruz ma tak mało, ale to nie jest dla mnie... Wiesz, o co mi chodzi? Nie jest dla mnie wada filmu po prostu, tylko no taka, okej. Okay. Znaczy, ja, tak, przy czym jednocześnie mam wrażenie, że jest bardzo mało filmów, które tak naprawdę mają aż tylu bohaterów. To znaczy takich, z którymi musimy spędzić trochę czasu i których nie można wykreślić. I też mam wrażenie, że to jest pewien zabieg, który się dużo lepiej sprawdza w książce niż w samym filmie. Myśmy narzekali właśnie na te sceny, które dodają dynamiki, które też dopisano. I to są z pewnością te sceny, w których ktokolwiek biega w tym filmie. Ja przyznam szczerze, że jak ktokolwiek biega w ekranie,
ekranizacjach powieści Agaty Christie, to ja się czuję zażenowana. Jakby to nie jest ten świat, w którym ktoś powinien biegać, nie masz wrażenia? Wiesz co? Być może miałbym to, ale niestety nie jestem w stanie przestać myśleć o scenie z nożem, którą byłem tak zażenowany, że bieganie mi przestało przeszkadzać w jakikolwiek sposób. Dobrze, to jeszcze zanim powiem o scenie z nożem, bo rzeczywiście ta scena z nożem, ja mam jeszcze w ogóle swoją ergatę, taką, która wynika z mojego nadmiernego oglądania filmów jednego reżysera, to chciałabym powiedzieć jeszcze, że tutaj do roli tego złego gangstera, który ginie, został zatrudniony Johnny Depp. Czy porzucimy na chwilę naszą antypatię osobistą, że tak powiem, do Johnny'ego Deppa i ocenimy jego grę aktorską tylko i wyłącznie? Okej, okay. Johnny Depp gra tam najbardziej oślizgłą jaszczurkę, jaką się da. To znaczy, on jest w tym filmie i nie chcę, żeby on był na ekranie, on jest tak oślizgły. To jest dla mnie jakby po latach tego, jak ja nie umiałam znaleźć tego powodu, dla którego Johnny Depp jest tak dobrze opłacanym aktorem, on w tym filmie po prostu był taki, że ja bym się tam dopisała na 13, żeby go dźgnąć. Od dawna nie pamiętam, żeby Johnny Depp grał w czymkolwiek, w sensie poza byciem tam i po raz kolejny odtwarzaniem Jacka Sparrowa, to mam wrażenie, że po raz pierwszy od dawna widziałem, jak Johnny Depp gra. Okej, ta rulka jest niewielka, być może dlatego, że jest niewielka, to miał ochotę coś tam zrobić poza byciem na planie. Jakby fajnie, bo zastanawiałem się, jak odbiorę to, okazało się, że Johnny Depp dał, powiedzmy, radę w tej względnie niewielkiej roli. Scena z nożem, okej, ponieważ mamy wątek spoilerowy, to myślę, że mogę wyjaśnić, o co chodzi. Otóż zostało dopisanych kilka rzeczy i między innymi jedna z rzeczy, która miała... Jakby, no, wszyscy są spiskowcami w tej historii, więc jedna z rzeczy, która miała odwrócić uwagę od jednego z podejrzanych, było to, że nagle nic tego nizowego postać grana przez Michelle Pfeiffer nagle krzyczy, bohaterowie zbiegają się, okazuje się, że ktoś nią dźgnął nożem. I oczywiście nożem dźgnął ją w ramach jakby współpracy pan doktor, który dźgnął ją tak, żeby jej nic nie zrobić. No i mamy scenę, w której Michelle Pfeiffer ma nóż, który wygląda jakby był, nie wiem, włożony jej za ramionczko od stanika, bardziej niż jakby był wbity. Tak ledwo czubkiem się wbija. I to jest takie przedramatyzowane, ale jednocześnie jak z jakiegoś slapsticku. I to wypadło według mnie bardzo źle. W sensie to mogłoby być cokolwiek innego, ale to... Albo zrobić to na poważnie, że ona faktycznie stwierdziła, wbij mi ten jebany nóż. I on jej wbija go, ale tak porządnie, a nie, że ona po 5 minutach już, ach, trochę mnie bark boli, ale tak poza tym to nic. Bo to było dziwne, to było bardzo dziwne. I zresztą film nie za bardzo wiedział, co z tym zrobić, nie? To znaczy niewątpliwie, biorąc pod uwagę, że pociąg stoi na absolutnym pustkowiu, no to w tym momencie jakby zaczyna się być już absolutnie jasne dla każdego inteligentnego człowieka, że to musiało być w jakiś sposób kartowane, tak? Mhm. Więc tak, ja się zgadzam. Ja co bardzo ciekawe, bo myślałam, że jak mówisz o scenie z nożem, to mówisz o innej scenie z nożem. Ja z kolei mam problem z tą sceną, jak mamy odtworzony moment morderstwa. Jest to scena, która przynajmniej dla mnie jest niezamierzenie zabawna, zamiast być tragiczna i wolałabym, żeby jej nie było. Ja bym ją wycięła. Nie wiem, jakoś kompletnie mnie wybiła z tego rytmu. Ale jakby dlaczego? O co chodzi? Jakby, kiedy masz czarno-białą scenę, w której ludzie dźgają jakiegoś człowieka i mają do tego zrobić, nie masz dźwięku, i mają do tego zrobić wyraz twarzy, dźgasz kogoś właśnie, kogo nienawidzisz, to jest niezamierzenie śmieszne, przynajmniej dla mnie. Jakby ja bardzo widzę, że to są aktorzy, którzy grają rolę w tym momencie. A mnie w tej scenie. To powiem ci, że ja dla mnie, mimo że ja znałem tę historię, to całe jej podsumowanie i jakby wyjaśnienie, mimo że doskonale wiedziałem, jakie ono jest, to poruszyło mnie mimo wszystko. Wydaje mi się, że było tak pokazane, że było poruszające. Źle mnie rozumiesz. Ja byłam tak poruszona pod koniec. Ja było mi tak smutno. Było mi tak żal, że ten zły człowiek zepsuł życie tylu osób. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że cokolwiek będę czuła pod koniec. Natomiast nie chodzi mi o samą tą wielką, tą scenę przy ostatniej wieczerzy, że się tak wyrażę, tylko chodzi mi właśnie o to jedno małą scenkę. Ona była dla mnie problematyczna. Natomiast przy tym całym narzekaniu chyba to, co właśnie przed sekundą powiedziałeś, to, że ja w ogóle poczułam jakiś emocjonalny związek z tymi bohaterami, to mnie zaskoczyło. Ja myślałam, że już z nimi nie będę czuła emocjonalnego związku, że jakby, ponieważ od samego początku wiem, jak to się skończy, od samego początku wiem, co nimi powoduje, no to nie, że to mnie nie dotknie. A bardzo mnie to dotknęło i byłam bardzo zaskoczona tym, jak bardzo ten film zasadniczo rzecz biorąc ma ten koniec taki emocjonalny, ale też taki bardzo melancholijny. To znaczy jakby, no... Nawet te ostatnie sceny, gdzie Poirot wysiada na takiej małej stacyjce, jest taki zachód słońca, jest niby tak idyllicznie, ale no jest ta zadra tej nieperfekcyjności świata, która tam gdzieś jest włożona w ten film. Więc muszę powiedzieć, że to się udało i to ja byłam zaskoczona, bo prawdę powiedziawszy spodziewałam się filmu, który będę lubiła dlatego, że są tam fajni aktorzy, że został fajnie zrealizowany. Nie spodziewałam się, że to będzie film, który jednocześnie da mi olbrzymią radochę, bo ja się bardzo cieszyłam oglądając ten film. Byłam taka super usatysfakcjonowana, a z drugiej strony jakoś mnie emocjonalnie poruszy i ja naprawdę dotrze do mnie, o jak tragicznej historii rozmawiamy. Powiem ci tak, ja, co mnie zaskoczyło, miałem też to, że ta historia mnie poruszyła, mimo że ją doskonale znałem, to jakby sposób przedstawienia jej i tej całej tragedii, która była częścią życia bohaterów, była dla mnie, to było dla mnie poruszające i zadziałało, mimo że doskonale wiedziałem, jak to ma wyglądać. I druga rzecz,
Zaskoczyło mnie, jak duże napięcie utrzymywał według mnie ten film w środkowej części, kiedy trwają przesłuchania i ktoś zginął. Nikt nie wie, kto jest winny, wszyscy są podejrzani, każdy coś ukrywa. Są sceny, gdzie kamera w kompletnej ciszy chodzi gdzieś tam pomiędzy bohaterami, którzy też milczą, nie odzywają się do siebie. I to według mnie budowało całkiem niezłe napięcie. Wiem, że nie każdy to odczuwał, bo chociażby i Cabot powiedział, że on nie czuł w ogóle żadnego napięcia przez ten film, mimo że nie znał zakończenia. To nie wiem, bo trzeba by pewnie jego recenzji posłuchać, a jej chyba jeszcze nie ma. Ale on tak powiedział. Ja znowu znając zakończenie, czułem jakby w trakcie samego śledztwa ten klimat napięcia z tym pociągiem, który jest gdzieś tam zatrzymany wśród śniegów i wszystkimi tymi ludźmi, którzy... Zastanawiam się, być może ja sobie to napięcie dopisałem dlatego, że ponieważ znałem zakończenie, to wiedziałem, że tutaj dynamika jest taka, że oni wszyscy tylko czekają, czy ten mały jeden typek rozwiąże zagadkę i dowie się, co oni zrobili. Ale jakby to według mnie działało. A właśnie, chciałabym powiedzieć też o słoniu w pomieszczeniu, jeśli mogę. Ja bym chciała powiedzieć dwa zdania o wąsach Płaga. Były super, ja nie chcę mówić dwóch zdań. Były ekstra, ja się przyzwyczaiłem w ciągu 8 sekund i uwielbiam to wszystko. No właśnie, chciałabym powiedzieć, że to jest niesamowite, jak bardzo coś, co może ci przeszkadzać na zdjęciu, nie przeszkadza ci, kiedy jest na twarzy aktora. Absolutnie. Po drugie, dla mnie te wąsy to jest kwintesencja tego podejścia do postaci Poirot. To nie ma być taki sam Poirot, jak byli inni, to ma być, zaczynamy od nowa, szukamy czegoś nowego w tej postaci i moim zdaniem, tak jak wąsy, wydawało mi się, że się nie sprawdzą, a się doskonale sprawdziły, tak samo to podejście do postaci się sprawdziło. Jakby ja nigdy nie patrzyłam na Poirot jako na taką postać, która jest w jakiś sposób delikatna, której przyzwyczajenia i sposób patrzenia na świat jest tak delikatny, że łatwo go zaburzyć i w związku z tym ja miałam takie opiekuńcze wrażenia wobec Poirot, nie, że to on jest takim puszącym się detektywem, ale takim człowiekiem, któremu ten świat się może rozpaść. No i cudownie czytał Dickensa, jakby... Nie, jakby to jest tak niesamowite. W sensie to mi dało tyle radości. Poirot czytający Dickensa, jakby ja tutaj biję pokłony przed Kenem. To w jaki sposób on to zagrał i to jest takie drobne. To było absolutnie doskonałe i... Tak. Nie wiem, w ogóle jestem zakochany w interpretacji tej postaci i nawet jeżeli to nie jest idealny film, to nie jest perfekcyjny film, to ja tak bardzo polubiłem tę postać i jej interpretację, że absolutnie jaram się sceną po napisach w tym filmie, która została przeniesiona przed napisy. Ale tam jest scena, jak będziecie oglądać, jest scena, która Marvel by ją wstawił po napisach, a ona tutaj jest zaraz przed napisami i która zapowiada ciąg dalszy. Mega się tym jaram. Ale chciałbym wrócić jeszcze do jednej rzeczy, którą ty wspomniałaś, a ja nie mogę się powstrzymać przy tym, żeby o niej nie powiedzieć bardzo krótko. Ostatnia wieczerza. Tak. Nie wiem, co twórca miał na myśli. Nie wiem, dlaczego to się zdarzyło. To znaczy, gwoli wyjaśnienia, w filmie jest scena, w której bohaterów jest 12 bohaterów, siedzi przy długim stole i siedzą w odtworzonym układzie z ostatniej wieczerzy. W sensie, to nie jest tak, że oni siedzą i to budzi skojarzenia. To jest bezpośrednie odtworzenie układu. Oni mają pozy z ostatniej wieczerzy. Nie wiem, co autor miał na myśli, bo nie wiem, w jaki sposób oni mają być 12 apostołami w tej historii. To raz. Dwa. To było najmniej subtelne nawiązanie do ostatniej wieczerzy, jakie mogło być. Jeśli tylko by brakowało, żeby byli przebrani w szlafroki, żeby wyglądali bardziej. Tak, to znaczy ja miałam wrażenie, że tutaj jakby z jednej strony tam jest jeden fajny efekt, który ta scena wywołuje. To jest to, że jakby mamy postawiony pociąg już za Poirot i Poirot idzie od tego pociągu i konfrontuje się z ludźmi usadzonymi wzdłuż długiego stołu, którzy siedzą na torach. I to jest takie symboliczne, ładnie mówiące, że on jest jakby... Pociąg dalej nie może pojechać, życie nie może pójść dalej, póki on, Poirot, ze swoją prawdą nie przebije się przez tą barierę. I to by wystarczyło. I to jest jedno ładne ujęcie, ale dlaczego tam jest ta ostatnia wieczerza? Czy to jest tak, że on się nie umiał powstrzymać? Pomyślał sobie, ilu jest bohaterów w tym filmie? 12. Usadzę ich z jednej strony stołu, nikomu się nie skojarzy. Nie wiem, ja bardzo czekam, prawdę powiedziawszy, bo jakby no, jak już się pojawiło kilka razy w tym filmie, jestem nie tylko wielką, jestem wielką fanką Kena i on zawsze robi komentarze do swoich filmów. To są świetne komentarze, ja mnóstwo się z nich dowiedziałam o filmach i mam nadzieję, że on zrobi komentarz do tego filmu i mi wyjaśni, bo ja rzeczywiście zgadzam się z tobą, ja nie widzę w tym filmie żadnego powodu. I też jakby jest 12 apostołów i Jezus, tak? Poirot miałby być Jezusem, no. Nie mam wrażenia, że Michelle Pfeiffer jest Jezusem w tej scenie. Tak, znaczy ona jest w układzie Jezusa, ale to co? To w takim razie Poirot jest Judaszem, który może ich wydać? Like what? Raz, że to wyjaśnienie się wydaje takie... Mam wrażenie, że to jest takie, okej, mamy długi stół i 12 osób, no to hej, może ustawimy ich jak do 12, do ostatniej wieczerzy będzie... Ludzie załapią, że to jest takie nawiązanie, że to nie ma jakby żadnego innego celu, a dwa, że to jest tak mało subtelne, że dosłownie taki szmer przez salę przeszedł i to był taki zgrzyt cringe'u, wiesz, taki... Okej, wystarczyłoby, żeby oni siedzieli
za tym stołem w dowolnych pozach i myślę, że ludzie by stwierdzili, ej, to trochę przypomina Ostatnią Wieczerzę, ale nie bezpośrednio, ale nie, to oni muszą być dokładnie w pozach z Ostatniej Wieczerzy, tak żeby nikt nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że to jest Ostatnia Wieczerza i no mówię, według mnie to było dziwne. A może chodzi, bo Mateusz mi tutaj pokazuje znakami, że jego zdaniem Poirot jest jak Jezus, dlatego że oni go mają, że on tam jakby ryzykuje swoim życiem i oni decydują o tym, czy go poświęcą, czy nie, ale mi się wydaje, że to jest daleko idące interpretacja. W każdym razie to jest właśnie moim zdaniem to dobrze pokazuje, że dlaczego ten film nie jest idealny. Dlatego, że tam jest jakiś pomysł, który jest dobry i to jest to ujęcie Poirot idącego z pociągu, który bardzo często zostaje jakby przybity takim brakiem subtelności. Tak samo jak przy całej mojej miłości do postaci Poirot, jak ona została zagrana. Tam jest kilka scen, kiedy Poirot wzdycha do swojej byłej ukochanej i one są tak strasznie melodramatyczne i tak teatralne. I to jest niesamowite, bo ja ten film uwielbiam. Już w tym momencie mogę powiedzieć, że go uwielbiam, a jednocześnie widzę jego wady, ale one jakby są tak w tej fabule, że mi nie przeszkadzają. I to może jest moja osobista miłość do reżysera i aktora, ale też mi się wydaje, że ten film się bardzo jakby dobrze broni tam, gdzie jest to najważniejsze. Wiesz, to tak, ja jestem kupiony od samego początku i tak jak, no rozmawiamy sobie o wadach tego filmu, ja te wady widzę, ale nie potrafię tego filmu nie kochać i liczę na to, że ten film zyska jakieś grono fanów i będziemy mieli serię z Poirot, być może, która się nie zamknie na dwóch filmach, bo już wstępnie zapowiedziano drugi. Sprawdzałem właśnie przed chwilą, jakie są wyniki finansowe i wygląda na to, że są całkiem w porządku, bo film kosztował tylko 55 milionów dolarów. To jest niewiele jak na, powiedzmy, hollywoodzką produkcję, że tak powiem. Zwłaszcza z takim zestawem aktorów. Oni tam musieli chyba jakoś charytatywnie grać. No i póki co w samych Stanach Zjednoczonych, mimo że od premiery minęło ledwo, zarobił 75 milionów dolarów, plus za granicą kolejne 122, co daje 198 milionów dolarów, czyli już się zwrócił. Już się zwrócił i to myślę, że tak ze spokojną górką. Nawet licząc marketing i tak dalej, ja myślę, że on już jest tak, wiesz, na spokojnie, a przecież premiera była dopiero co. Więc liczę na to, że będzie jakiś ciąg dalszy i że nie tylko my pokochaliśmy ten film. Prawda jest taka, że nie ma tak bardzo dużo takich filmów, już pomijając wielbicieli Agaty Christie, to jest taki, wiesz, to nie jest kolejny film superbohaterski, to nie jest smutny film, to jest taki fajny film, że idziesz do kina, masz ładne dekoracje, ładne ujęcia, dobrych aktorów, taką fabułę, którą możesz obejrzeć, możesz się troszeczkę pośmiać, troszeczkę wzruszyć. I myślę, że jest bardzo wielu widzów w kinach, którzy trochę za tym tęsknią i lubią takie filmy. I wcale nie ma tak dużo, bo teraz w ogóle nie jest moda na takie filmy. Ten film jest w pewien sposób retro, nie w tym, jak jest zrealizowany, ale w tym, jak podchodzi do fabuły i do bohaterów i do w ogóle do tego, czego oczekuję od kina. I mi się wydaje, że tym bardzo wygrywa. Ja na przykład przyznam szczerze, wyszłam z kina z takim bardzo miłym poczuciem, że to był taka fajna rozrywka, dobrze spędzony czas. Nie jakieś wielkie wyzwanie intelektualne, ale właśnie coś do śmiechu, coś do płaczu, coś do pomyślenia. I tak jak patrzę też na reakcje wielu osób, to wiele osób tego bardzo w kinie szuka. Właśnie nieudziwnionego, nieprzesadzonego, fajnie zagranego, dobrze rzemieślniczego zrobionego kina, które być może będzie troszkę mądrzejsze niż produkcji superbohaterskiej, albo niż chociażby kolejni Szybcy i Wściekli, prawda? To znaczy, że to nie będzie idiotyczne. Sympatycznie idiotyczne, ale idiotyczne. Więc ja myślę, że byłoby bardzo miło, gdyby ten film sobie otworzył jakieś dojście do kontynuacji, zwłaszcza, że tych filmów można nakręcić mnóstwo. A i aktor w głównej roli ma duże doświadczenie w graniu detektywów, choć jego poprzedni detektyw był bardziej smutny, więc może dlatego chciał uczynić Poirot to zupełnie inny. Dla mnie Morderstwo w Orient Expressie wydaje się póki co tym czymś, czym na samym początku był Sherlock BBC, zanim poszedł w dziwnym kierunku. I mam wrażenie, że tutaj twórcy nie chcą iść w tym dziwnym kierunku. Że to jest klasyczna historia detektywistyczna bez kombinowania i ona ma być klasyczną historią detektywistyczną bez kombinowania i to jest fajne. Być może nie każdy widz tego oczekuje, co wydaje mi się wyraźne patrząc po komentarzach, że niektórzy byli znudzeni tym, że to jest klasyczna historia detektywistyczna bez kombinowania, ale myślę, że póki co wynik finansowy pokazuje, że być może jest na tyle widzów, że będą zainteresowani. Być może to są ludzie, którzy są ciekawi, ale już nie pójdą na drugi film i będziemy mieli dwuczęściową serię i na tym się skończy. Ale liczę na to, że jednak tych widzów chętnych na zupełnie klasyczną historię będzie na tyle dużo, że będziemy mieli wiele odcinków tego filmu, powiedzmy. Ja mam tylko dwie uwagi na sam koniec. Pierwsza to jest taka, że Morderstwo w Orient Expressie jest tak naprawdę najtrudniej do zrealizowania, bo przez to, że wszyscy je znają, bardzo dużo jest oczekiwań, w związku z tym myślę, że każdy inny kryminał w sumie może zostać przyjęty lepiej, bo nie będzie się jakby walczył z tyloma ekranizacjami, tyloma wyobrażeniami i też mniej osób będzie wiedziało, jak się skończy. Druga sprawa,
Dla mnie największym sukcesem każdej kandydacji jest to, że w chwili, w której się kończy, ludzie mówią, muszę zajrzeć do książki. Ci, którzy nie znali treści wcześniej. I muszę powiedzieć, że obok mnie siedziała para wcale nie młodych ludzi, którzy ewidentnie książki nie znali, bo dla nich zupełna nowość. No i właśnie tam mieli jakąś taką małą pomyłkę w identyfikowaniu bohaterów, ja im podpowiedziałam. I oni autentycznie powiedzieli, cudowny film, wspaniale się bawiliśmy, idziemy kupić książkę. I dla mnie to jest dowód na to, że się udało. Mówiliśmy o wielu wadach tego filmu, nie zmienia to faktu, że dla mnie to jest... Nie jestem w stanie być obiektywny wobec tego filmu w jakikolwiek sposób. Widzę jego wady i nie mam wniosków w związku z tym. 10 na 10, idźcie do kina. I mamy nadzieję, że się będziecie bawić równie dobrze, co my. Piszcie, jak wam się podobało, ma nasz mail, czyli kontakt@zombieversuszwierz.pl stoi przed wami otworem. Podróbcie nasz fanpage facebook.com/zvzpodcast i zajrzyjcie na stronę podsłuchane.pl, stronę naszej sieci podcastów, na której są też inne wspaniałe podcasty, których będziecie mogli słuchać po zakończeniu naszego sezonu, który się już wielkimi krokami zbliża. Zajrzyjcie do naszego sklepu podsłuchane.pl/sklep i kupcie koszulkę Myszmasza, dlatego że sprzedaliśmy tylko jedną koszulkę Myszmasza i dziewczyna w tej koszulce była na Comic-Conie, więc jest posiadaczką jedynej na świecie koszulki Myszmasza. Tak być nie może. Zostawcie nam ocenę w iTunes i subskrybujcie nas na YouTubie podsłuchane.pl/YouTube, bo tam trafiamy do zupełnie nowych słuchaczy. I tyle od nas. Słyszymy się za tydzień w, jeżeli dobrze liczę, finałowym odcinku 6. sezonu Zombie vs. Zwierz. No i do zobaczenia. Pa, pa. Trzymajcie się.